Witam Was serdecznie. Dzisiaj tak naprawdę wybrałem ostatni lasek, który jest tutaj w miejscowości Warberg. Ten ostatni lasek, który chciałem sprawdzić, zbadać, przekonać się, czy to zwykły park, czy las. Oczywiście są tutaj ścieżki, którymi poruszają się ludzie. Ale ja... I to był ostatni park, i mówię, taki lasek, ja mówię, że jeżeli tutaj ten park, ten las okaże się kolejnym parkiem z ludźmi, którzy to tylko biegają, chodzą i tak dalej, to przenoszę się, biorę auto i przenoszę się w inne miejsca, w miejsca bardziej dzikie. Na szczęście okazało się, że ten park, można go nazwać parkiem, jest naprawdę bardzo duży i ma naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych miejsc. Nawet takich, można powiedzieć, delikatnie dzikich, gdzie widać, że jakaś tam ścieżka wydeptana jest, ale nie jest to jakoś takie zatłumione, alejki nieporobione i tak dalej, czyli taki, można powiedzieć, bardziej dzikszy ten park. I niedaleko jest naprawdę on od mojego domu, więc mogę sobie tutaj przychodzić na spacer na pieszo. Oczywiście kolejną ciekawą rzeczą jest to, że znalazłem tutaj takie dzikie miejsca. Dzikie miejsca, w których warto by było założyć obóz lub warto by było udać się na jakiś biwak, nockę, coś w tym stylu. Oczywiście czekam na cieplejsze dni. W nocy jak na razie jest po minus 3 stopnie, minus 1 i takie skoki, ale od poniedziałku wracają przymrozki. Widziałem tutaj już temperatury na początku tygodnia w nocy po minus 6 stopni. Jeżeli chodzi o biwak na świeżym powietrzu, pod gołym niebem, no to nie jestem tutaj na to w sumie przygotowany, ponieważ nie posiadam tutaj żadnego dobrego śpiwora. Nie posiadam tutaj nawet jakiejś pałatek, coś takiego. Przydałoby się to i to prawdopodobnie po przyjeździe do domu sobie, po powrocie do Polski i gdy będę wracał tu z Polski, to z pewnością sobie już coś takiego tutaj przygotuję i przywiozę. Właśnie co do tego powrotu do tej Polski, to jest kwestia, że miałem już za około 3 tygodnie być w domu. Niestety wydłużył się mój pobyt tutaj w Szwecji. Ale oczywiście tylko z mojej wyłącznie decyzji, taką podjąłem decyzję, aby tutaj zostać dłużej, więc do Polski wrócę dopiero za 5 tygodni. Za 5 tygodni będę w domu i wtedy na pewno będą nowe, fajne odcinki już z leśnego tipi, jeżeli przeżyję, z lasów i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem, jak widzieliście, fajną grotę. Jakby tu saper był, to już by tam się wczołgał do niej. Ja nie bardzo chętny jestem, żeby do niej włazić, ale od lat moim marzeniem były, oczywiście są budowy różnych szałasów, schroni i tak dalej, i tak dalej. Wiele, o wielu czytałem, wiele sam wymyśliłem, jednak moim marzeniem było zrobić schronienie typu półka skalna. Niestety w moich regionach nie ma skał, więc ta półka skalna u mnie to by był nie wypał, więc zawsze chciałem coś takiego zrobić. Tutaj te skały są takie większe, więc te kamienie, te głazy i to wszystko, więc fajnie by było zrobić takie tutaj schronienie. Myślę tak właśnie, takim szałasie pod półką skalną. Jeszcze na pewno widzicie, już na pewno niektórzy malkomenci są urażeni. Rozpalił ogień, kuchenkę na mchu, na ściółce. Chciałbym właśnie dzisiaj, bo pod wieloma filmami u wielu osób znajdują się jacyś malkomenci, Zulu Gule i inni tacy, którzy krzyczą, że niszczymy przyrodę, paląc bezpośrednio na jakiejś ławce, na jakimś miejscu, palimy ogień, aby sobie zrobić kawę, czy tam herbatę, czy tam je podgrzać jedzenie. Dzisiaj postawiłem kuchenkę, oczywiście smol od Pirana, na mchu bezpośrednio.
bo jestem przekonany, że raczej nic się tu nie spali i raczej nic się tu nie zniszczy. Taką mam bynajmniej nadzieję. Zobaczymy na koniec, gdy zrobi się kawa, gdy wypalą się te kostki paliwowe i te turystyczne, i wtedy zobaczymy, czy jest to bezpieczne, czy nie. Czy ten mech będzie spalony, zniszczony, czy zniszczyłem tu ściółkę, czy tego nie zrobiłem i tak naprawdę nie ma o co panikować. Tyle, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Ładne, ładne tutaj są tereny, ładne są widoki. Jeszcze mam zamiar pochodzić, jeszcze mam zamiar coś pozwiedzać. Dzisiaj jeszcze mam inny cel po drodze. Są tutaj takie second handy. U nas second hand to taki lumpeks typowy, a tutaj jest coś takiego pseudokomis, rzeczy zużywane. Znalazłem tutaj w mieście Warburg chyba z 6 czy 7 takich second handów. Mam zamiar jeszcze dzisiaj po drodze do nich się udać. Może coś ciekawego szwedzkiego wpadnie, może jakiś przybór, który się nada gdzieś do lasu, do budowy, czy do jakiegoś outdooru turystyki. Warto jest pochodzić po takich punktach, może coś ciekawego za mniejsze pieniądze uda się znaleźć. Tak z ciekawości sobie dzisiaj po prostu tam pochodzę. Jeżeli coś ciekawego będzie, to Wam to oczywiście pokażę. Jak na razie robię kawkę. Piję kawkę. I zmykam. Z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że już kolejny odcinek będzie z budowy obozu tutaj w tym lesie, bo taki mam zamiar. Chciałbym sobie tą budowę tutaj zrobić. Czy to będzie jakiś potężny obóz? Raczej wątpię. To będzie prawdopodobnie mały szałas, schronienie. Jak widzieliście, tutaj Szwedzi też budują szałasy. Pełno tych szałasów jest tutaj i nikt im tego nie niszczy, więc prawdopodobnie nie interesuje ich to, nawet jeżeli ktoś to znajdzie, to raczej tego nie rozwali. Taką mam bynajmniej nadzieję. Z Wami się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Jak widzicie, nie zniszczyło się nic. Mech w sumie tylko odbił kształt kuchenki. Nic się nie przypaliło, nic się nie spaliło, więc ta panika robiona w mediach pod filmami jest bez sensu. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć na sam koniec, to to, że gdy przyjadę do Polski, mam oczywiście dla siebie, ale także oczywiście dla Was wiele nowości. Zbiera się ta kubka z czasem, gdy tutaj przebywam, to zbiera się kubka rzeczy, które chcę przetestować, których będę korzystał, które będę używał i które chcę Wam pokazać. Przede wszystkim jest to panel solarny ze sklepu Hurtel, który otrzymałem od nich. Chciałbym jak najszybciej już pojechać do Polski i go przetestować i go sprawdzić, jak on działa. No niestety muszę jeszcze muszę poczekać na to. Kolejną rzeczą jest plecak nowy mam, który będzie służył na wyprawy takie jednodniowe. Nie jest to duży plecak, który też chcę przetestować i chciałbym Wam go oczywiście pokazać. I kolejną, prawdopodobnie, gdy już będę w Polsce, będzie mega paka od Pirana, która będzie zawierać w sobie jakieś nowości, które Piran wypuszcza w świat, które wypuszcza na rynek i do swoich sklepów itd., itd. Mam nadzieję, że gdy już wrócę, to wszystko będzie, a może jeszcze więcej rzeczy przez te tygodnie się uzbierają w Polsce, więc mam Wam co pokazać. Tymczasem lecę, chociaż jest tutaj tak pięknie, że no, wolałbym tutaj zostać, ale no niestety, lecę dalej. Hej, przyjacielu, gdzie idziesz? Miau. Chodź, miau, gdzie ty idziesz, miau? Cześć, nie bój się. Ej, no chodź, miau. Gdzie idziesz, miau? Co tam się, miau, dzieje? No chodź. Chodź, przyjacielu mój.
Chodź, jaki piękny jesteś. Nie mam nic dla ciebie, mordko. Jaki ty piękny jesteś, mordo. Ej. Koteł. Śliczny koteł. Śliczny, tak? Jaki piękny koteł jesteś, bielutki. Jak Śnieżka taka. Cześć, koteł. Cześć, przyjacielu. Co ty tu robisz?